Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam coś nietypowego. Jak pamiętacie, jakiś czas temu robiliśmy sobie wspólnie opening takiego oto magazynu LEGO City z wyścigówką. No i tam była taka sytuacja, że w tej saszetce brakowało kilku dość kluczowych elementów, na przykład silnik, główka tej minifigurki, no i jeszcze tam paru innych. Daję Wam linka do tego odcinka w opisie. Napisałem do wydawcy magazynu. Odpisał bardzo szybko, przeprosił za zaistniałą sytuację i obiecał, że wyśle mi prawidłowy egzemplarz, czyli taki, gdzie nic nie będzie brakowało. Jak widzicie, słowa dotrzymał. Mam zestaw LEGO City, właśnie przed chwilą do mnie dotarł i w prezencie, jako taką rekompensatę, dostałem magazyn Nexonite z dwoma zabawkami LEGO, czyli z dwoma saszetkami. Powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony. Serdecznie dziękuję. To co, może sobie na początek otworzymy zestaw LEGO City i zerkniemy, czy rzeczywiście teraz jest już wszystko w porządku. Magazyny przyszły do mnie w liście, nic nie było uszkodzone, tak jak widzicie, wszystko jest w porządku. Samego magazynu nie będziemy już otwierać, bo tą recenzję, tak jak mówiłem jakiś czas temu, mieliście na kanale. I teraz sprawdzimy sobie tylko zawartość tej saszetki, czy rzeczywiście wszystko jest na swoim miejscu, tak jak być powinno. Już widzę, że są te części, których brakowało, bo mamy i główkę, i kask, i jest też silnik. Czyli najprawdopodobniej akurat trafiła mi się wtedy ta taka feralna paczuszka, bo tych elementów kilka brakowało, ale tak jak mówię, wielkie dzięki od wydawcy, że wysłał mi tą prawidłową, ale to już sobie odkładamy na bok. A dzisiaj skupimy się na tym oto magazynie LEGO Nexonite. Tylko 14,99 ten magazyn kosztował. Odbezpieczmy. I jak widzicie, są tutaj dwa magazyny w tej paczuszce, bo mamy magazyn marzec-kwiecień 2018, czyli ten, i 10-2017 z października. To może najpierw ten starszy sobie obejrzymy. Mamy tutaj Axla kontra Rogula, a w prezencie mini sokół Kleja plus combo moc Nexo. Rój jadowitych pająków. Przejrzyjmy sobie gazetkę. W 2017 roku na pewno nie zbierałem tych magazynów. Dość mało mam ich w swojej kolekcji. Jest też plakacik z Aaronem. On fajnie się prezentuje. No, całkiem ciekawe te komiksy. Na spokojnie trzeba będzie poszukać. O, i zobaczcie. Wtedy był też LEGO City. Nie mam tego strażaka, a fajnie by mi się przydał teraz, bo miał on mnóstwo akcesorii. Nawet nie wiedziałem, że taki numer był. Może ktoś jeszcze z Was go ma. To dajcie znać, jak to wypadło. No to co, może zbudujemy sobie ten mini sokół Kleja. A Klej to, jak wiecie, najbardziej bohaterski rycerz wszechczasów i potrzebuje odpowiedniego statku powietrznego.
Fajna kolorystyka, ale żeby nie przedłużać, otwieramy tą oto saszetkę. Metronite i jedziemy. Wam to puszczę na przyspieszeniu, także widzimy się za momencik i słyszymy. Jesteśmy z powrotem. Zobaczcie, jak wygląda mini sokół kleja. Według mnie bardzo fajna konstrukcja. Zostały dwa groszki. Powiem wam, że dosyć trudna instrukcja jak na te małe zestawy, które są dodawane do gazetek. Pierwszy raz chyba spotkałem się z dość taką trudną instrukcją. No tu trochę trzeba popatrzeć. Mimo tego, że klocków nie jest jakoś bardzo dużo, chociaż jak na taki mały zestaw to jest no, sporo, ale nie jest to duży model, no to ma kilka fajnych tutaj rozwiązań, tak jak to z przodu ta pochylana tarcza i boczne ognie, które w ten sposób mogą zadziałać. Fajne rozwiązanie. Dużo tutaj się dzieje i duży plus za kolorystykę, bo są niebieskie klocki, są te ogniste, czerwone elementy, jest dużo drobnych rzeczy, są też pomarańczowe wstawki i granatowe. Duży, duży plus. Tutaj jak wejdzie jeszcze figurka, no to będzie naprawdę super. Według mnie świetny model, szkoda, że wcześniej go nie widziałem, a te dwa klocki, które nam zostały, możemy sobie tutaj doczepić. Ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą gazetkę, a teraz jeszcze sobie przyjrzymy drugą Nexonite z Aronem i Kuszą, czyli numer marzec, kwiecień 2018. Tak to wyglądało. Troszeczkę taka podróż do przeszłości nas tutaj czeka. Ale jak widzicie, czasami można sobie odświeżyć. Zobaczyć, co w tym numerze było, jakie były zagadki. Jaki był plakat. Zobaczcie to, jaki fajny plakat z klejem. Tych plakatów mi się troszeczkę uzbierało. Są też gry i zabawy. Komiks jeszcze jeden na koniec. I zapewne będzie też jeszcze konkurs. Dokładnie. I zapowiedź numeru LEGO City, który na pewno u mnie widzieliście na kanale. Bardzo fajny numer to był, z takim policjantem górskim. No dobrze. Ułóżmy sobie teraz naszego Arona Foxa. No, on z tego co widzę będzie miał kuszę, która strzela. Otwieramy. Nie ma czasu na zastanowienie. I o, zobaczcie to. Jakie fajne nogi. Jaki fajny tors. Czy wy to widzicie? To już ma figurka 10 na 10, jeśli chodzi o nadruki.
mega to wygląda. A to jeszcze nie wszystko, bo mamy figurkę o dwóch alternatywnych wyrazach twarzy. Włosy. Oraz kuszę. Kuszę trzeba oczywiście zbudować najpierw, uzbroić. Powiem wam, że ta kusza wygląda epicko. Jest jeszcze jeden zapasowy nabój do kuszy, a po naciśnięciu wystrzeliwuje. Zobaczmy jeszcze, jak Aaron będzie się z nią prezentował w dłoni. No, bardzo potężna broń. Sama figurka to już pełna dycha, a jeśli chodzi o ten jeszcze gadżet, no to dodatkowy plusik. Ja lubię w tym miejscu jeszcze, o, no tutaj założyć, tak by się przydało, ten zapasowy nabój. No i figurka w ten sposób się prezentuje. Dużo złotych elementów, te dwa czerwone topory robią tutaj robotę. Naprawdę świetna sprawa. Także te dwa numery LEGO Next Night jak najbardziej mi się podobają. Możemy je od razu wykorzystać i tutaj wstawić jeszcze minifigurkę. Także mamy komplecik za jednym zamachem. Świetna sprawa. Jeszcze raz wielkie dzięki za te dwa numery. I moi drodzy, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!